Zerową stawkę podatku na ubrania dziecięce, bezpłatne podręczniki i obiady dla uczniów, darmowe leki dla seniorów i emeryturę po 40 latach pracy proponują kandydaci Polskiego Stronnictwa Ludowego z województwa podlaskiego. To tylko część ich postulatów. Swój wyborczy program przedstawili dziś w Suwałkach podczas kolejnej konferencji prasowej. W spotkaniu z dziennikarzami uczestniczyli m.in. Tadeusz Hołko, wójt gminy Suwałki, który zabiegał o miejsce w Sejmie, i Mieczysław Bagiński, kandydat na senatora. Kandydaci mówili o problemach do rozwiązania i potrzebach mieszkańców, jakie chcieliby zaspokoić, pełniąc parlamentarne mandaty. Najważniejsza jest rodzina i dlatego PSL proponuje załatwić w najbliższej kadencji właśnie żłobek za złotówkę, środki unijne, ze środków unijnych otworzyć nowe miejsca w żłobkach, nowe miejsca w przedszkolach, bezpłatne podręczniki i obiady dla każdego dziecka w szkołach. Problemów jest, na dzień by ich tutaj przez dzień by ich nie wyliczył, ale wydaje mi się, że ktoś, kto ma otwarte oczy, uszy, umie słuchać i ma wrażliwe serduszko, to znajdzie te problemy i wyartykułuje je. I ja zapewniam, że mój głos przytłumiony niczym w tym nie będzie.